Michał Gliński, witam i zapraszam na tydzień reporterów. A dziś poznamy niezwykłą historię pana Roberta z Adamowa Starego, który postanowił spełnić marzenie jednej z polskich rodzin mieszkającej w Kazachstanie. Na swojej działce buduje dla nich dom i nie może doczekać się już przyjazdu rodziny do Polski. Zaczynamy. Zaczęło się bardzo przypadkowo. Poznałem po prostu pewną rodzinę na portalu do nauki języków obcych. Oni się bardzo chcieli uczyć polskiego, bardzo dużo się udzielali, dużo pytali. No i tak postanowiłem napisać. No i okazało się, że to są osoby z Kazachstanu, z polskimi korzeniami, które chcą wrócić do Polski. Jestem Lubow. To mój mąż Andrzej, mamy 2-letniego syna Marka. Aktualnie mieszkamy w Kazachstanie, w kraju, w którym urodziliśmy. Mimo tego zawsze czułam się Polką. Mam polskich przodków, siłą wypędzonych z Polski na początku zeszłego wieku przez ówczesne władze sowieckie. Takich osób jak my w Kazachstanie jest tysięcy. Wyszedłem z chęcią pomocy. Otworzyłem grupę na Facebooku. Tam mam prawie 150 osób, głównie z Kazachstanu. No i tak ta lawina pomocy, którą już udzielałem, głównie w informacji, jak wypełniać dokumenty, gdzie kierować te dokumenty repatriacyjne, okazało się, że mogę pomóc bardziej. No i zdecydowałem po prostu wybudować dom. Tutaj planujemy kuchnię, okno jedne nad meblami. Tutaj ma być sofa, w tym miejscu łazienka. Mniej więcej jest jak ta czarna płyta, takiej wielkości. A na górze nad tym wszystkim malutka antresola sypialniana, wysokości to 2 metrów, na połowie domu i drabinka po prostu na górę. Meble już są. Tak, to są meble kuchenne. Ostatnio odebrałem za bardzo niską cenę, włącznie z wyposażeniem AGD. Jest mywarka, piekarnik, okap, no i mebelki przede wszystkim. Także kuchnia, tak jak mówiłem, no, jest wyposażona. U nas w domu staramy się podtrzymywać tradycji polskich, języka polskiego. Marzymy wrócić do ojczyzny, do Polski. Taka możliwość pojawiła się dzięki ogromną pomoc osób bardzo zaangażowanych w nasz przyjazd. Wierzymy, że już niedługo zamieszkamy na terenie gminy Aleksandrowo-Łódzkiego, na naszej ojczyźnie w Polsce. Oni mieszkają tam w Nur-Sultanie, w stolicy, choć piękne miasto. Przeciętny obywatel no, ma tam ciężko. Formalnie wygląda tak, że oni mają prawo repatriacyjne, lecz nie mają skierowania ani do ośrodka adaptacyjnego. Przyjeżdżają tutaj tak naprawdę jako cudzoziemcy na proces repatriacji, będą czekać tutaj już u nas w kraju. Zdecydowaliśmy się na to z tego względu, że choć ustawa repatriacyjna, chociaż została zmieniona, ma się na lepsze, no ale nadal to jest to proces bardzo długotrwały, a zważywszy na to, że mają 2-letnie dziecko, postanowiłem to przyspieszyć. Tak? Przyjeżdżają tutaj jako cudzoziemcy, a ona ma kartę Polaka, więc na tej podstawie zostanie wystawiona wiza. On z kolei ma wystawioną wizę na podstawie pozwolenia na pracę, które Urząd Wojewódzki w Łodzi wystawił. Plan jest taki, że w tym domku będą mieszkać na moim użyczonym terenie no, rok, może dwa. Później jak już zagospodarują się w Polsce, jest plan, że kupili sobie swoją ziemię, małą działkę i przenieśli go do siebie.
No bo my chcemy, żeby to szybko. Nie ma... Jestem w tym sam, tak? Robię sam, więc jakieś ręce do pracy. Jeżeli osoby jakieś mogłyby się zaangażować, to jak najbardziej. Nie wiem, sprawia mi to radość, tak? I wiem, że to nie jest pierwsza rodzina z Kazachstanu czy ze wschodu ogólnie, której chcę pomóc. Zamierzam otworzyć fundację i pomagać dalej. Muszę bardzo podziękować Stowarzyszeniu Kresy, która sfinansowała część tutaj materiałów. Bardzo również muszę podziękować Asi z Fundacji dla Rodaka. Bardzo zaangażowana osoba, też pomaga naszym rodakom, głównie z Kazachstanu. Pomogła bardzo w moich w ogóle dążeniach do przyjazdu tej rodziny. Również muszę podziękować naszej gminie, która także część materiałów budowlanych przekazała. A resztę to są rzeczy, które albo znaleźliśmy na Oliksie i wzięliśmy za darmo, albo za jakąś drobną kwotę. Wśród materiałów, które się tutaj znajdują, na przykład styropian ufundowali radni naszego miasta. A czy finansowo też można wesprzeć jakoś was? No, oczywiście, że tak. No, na przykład założyliśmy na portalu zrzutka.pl zrzutkę, opisując całą tą sprawę. Spotkało się z takim zainteresowaniem, jak oczekiwaliśmy, ale każdy grosz nas wspomógł, tak? To niebywała historia pana Roberta Bykowskiego z Adamowa Starego, a w naszym studio już pani Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Aleksandrowskie Forum Społeczne. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No, pan Robert chce spełnić jedno z marzeń rodziny z Kazachstanu i warto go z pewnością wspierać. Historia taka niebywała, niesamowita, zwykłego człowieka, zwykłego tutaj mieszkańca, który się powiedzmy niczym nie wyróżniał, a który gdzieś zaskoczył taką otwartością, otwartym sercem, pomysłem, jak pomóc drugiemu człowiekowi, niekoniecznie jakoś blisko sąsiadującemu, a gdzieś daleko, no wymyślił właśnie taką sytuację, jaką państwo obejrzeli w tym naszym reportażu. No mogła pani być na miejscu i zobaczyć właściwie, co powstaje. Mi warto zaznaczyć, że pan Robert wziął ciężar właściwie na swoją rodzinę, ponieważ ten dom powstaje przy jego domu, który zresztą też jest w budowie. No i chcę, aby ta rodzina właśnie rozpoczęła swoją przyszłość, polską przyszłość właśnie w gminie Aleksandrów Łódzki. Tu by trzeba było chyba tak trochę nawiązać do początków. Pan Robert zgłosił się do mnie kilka miesięcy temu. W zasadzie tak bardzo prozaicznie na Messengerze, który stał się teraz takim komunikatorem dosyć popularnym. I opowiedział mi o takiej właśnie, o takim swoim pomyśle. Zaskoczona pani była? Bardzo zaskoczona, bo to nie jest takie powszechne, chociaż powszechne jest oczywiście pomaganie i teraz ludzie naprawdę otwierają serca w różnych sytuacjach, ale ta sytuacja no, nie jest taka typowa, tak, bo przecież to gminy zajmują się repatriacją i przecież mamy też już takie rodziny. Z tym, że tutaj w tej sytuacji chodziło o to panu Robertowi, że to trwa no, rzeczywiście bardzo długo. To trwa kilkanaście miesięcy. Rodzina, która ostatnio zaczęła się starać, która przyjechała do nas, to trwało, z tego co pani opowiadała, od początku około 10 lat.
to teraz się zmieniło, to teraz jest szybciej, ale jednak to jest i tak bardzo długo. Dlatego tutaj pan Robert wymyślił sobie, że zrobi to prywatnie. Sytuacja nietypowa, bo szalony wziął pomysł na pewno. Szalony, bo wziął wszystko na siebie. Od początku załatwiając wszystkie sprawy związane ze sprowadzeniem ich, załatwieniem wiz, z załatwieniem pozwoleń na pracę, bo tak jak słyszeliśmy, pani ma kartę Polaka, więc będzie łatwiej, pani jest Polką, mąż ma pozwolenie na pracę. On to wszystko załatwił, on to wszystko wydeptał, on za tym wszystkim chodził, a jeszcze w tym wszystkim wymyślił sobie budowę domu. No domu, może ktoś sobie pomyśli, no to nie jest taki dom, no co on tam kleci. Ponad 30 tak, ale metrów kwadratowych. 35 chyba nawet. I to nie chodzi tak o wielkość, może on wygląda niepozornie, ale naprawdę to jest takie dosyć mocno zaangażowane. Pan wymyślił sobie, że ten dom potem powędruje z nimi gdzieś w ich miejsce. Że gdzieś oni kupią malutką działeczkę, że ten domek przeniosą, dopóki czegoś sobie nie wymyślą. On wymyślił taki początek i no, chwała mu za to, że zrobił coś niestandardowego, tak? Coś szalonego. Szalonego w ogóle, to nawet się nie da opisać, bo on to wszystko tymi swoimi rękoma, tak? On nie ma tak w zasadzie żadnej pomocy. Zgłosił się do nas, my mu oferowaliśmy oczywiście pomoc. Z tym, że to jest też trudno ogarnąć też tak, no, żeby to było wszystko tak no, prawnie dobrze, papierowo dobrze. No niestety my patrzymy troszeczkę takim okiem urzędnika. Musimy dopilnować też wszystkich sytuacji, żeby to było, żeby później gdzieś nikt nikomu niczego nie zarzucił, jak to u nas w prawie bardzo często bywa. Ale chcemy teraz pomóc. I w jaki znaczy, sposób już, zwłaszcza można bo pomóc? To tak, bo pomoc już pan dostał też od nas, bardziej z Aleksandrowskiego Forum Społecznego, bo tu możemy działać już inaczej troszeczkę, tak? Wspomogliśmy pana w zakupie styropianu do ocieplenia tego domu, tak? Ale niestety my nie mamy fachowych rąk w swoich szeregach i no, nikt nie może tam pojechać i wspomóc pana, a tu jest właśnie potrzebne przede wszystkim. No pan Robert przede wszystkim wspomniał o tym, że przede wszystkim ręce do pracy, a warto zaznaczyć, że rodzina ma się zjawić za tydzień. Tak, rodzina ma, z tego co wiem, bilety na 10 grudnia. I właśnie tutaj ta pomoc. I my już wiemy. Już problem. Tak, jest problem, ponieważ my już wiemy, proszę państwa, że tego domku nie da się wykończyć na 10 grudnia. Tam jest małe dziecko, jest 2-letni chłopczyk, który ma już załatwiony żłobek, wszystko jest już tak zaopiekowane, są wózki, zabawki. Pan Robert o wszystko zadbał. Ale ten chłopczyk nie będzie mógł mieszkać w tym domu, nawet jeżeli jego się uda no jakoś tam doprowadzić do porządku, bo to, no, to będzie zima, dziecko potrzebuje jakieś warunki. I tu mamy właśnie no, taki problem, no problem, duży problem, tak? Czyli gmina Aleksandrów, Aleksandrowskie Forum Społeczne zaangażuje się w to, aby to miejsce na tak, tej ziemi, polskiej ziemi, na gminie naszej znalazło się dla tej rodziny mimo wszystko. Aleksandrowskie Forum Społeczne na pewno się zaangażuje w każdym calu. Gmina, ja już chodzę za tym, żeby się też zaangażowała. I mam tutaj naprawdę bardzo otwarte serca, bardzo otwarte głowy, żeby... Tylko gmina działa inaczej, gmina musi mieć jakiś tytuł do tego. No nie może na prywatnej działce wybudować komuś domu, czy remontować, czy gdzieś rozwiązać tej sytuacji. No poszukujemy jakiejś możliwości gdzieś umieszczenia państwa, ale to też nie jest takie do końca dla gminy łatwe, bo no, nie ma tego jeszcze procesu repatriacji. Dlatego który by tutaj zdecydowanie ułatwił wszystko. Tak, zdecydowanie by ułatwił. Pan Robert zaczął to robić inaczej. Ja nie mówię, że źle, bo ta rodzina zaraz tutaj będzie. Czyli w sumie dobrze, bo oni zaraz się tutaj z nami znajdą, tutaj już spędzą z nami święta. No ale my musimy teraz jakoś im pomóc, musimy ich gdzieś umieścić, oni muszą gdzieś mieszkać. Ja nie wiem, czy zwracać się tutaj do państwa, czy ktoś może nam pomóc, może tej rodzinie pomóc, może wynająć mieszkanie, może przytulić ich do jakiegoś swojego pokoju. My oczywiście już szukamy też ze swojej strony takiego rozwiązania. Ale przede wszystkim właśnie to, co pan Robert poprosił, może
jest jakaś firma, jest jakaś grupa ludzi. Wiemy, że często widzimy takie sytuacje, że ludzie potrafią się skrzyknąć w kilkanaście osób i przyjść i znają się na tym. I budowa takiego domku, czy wykończenie takiego domku, to jest no, dla nas laików coś, no, dla mnie to jest niewyobrażalne, bo mi się wydaje, że to jeszcze będzie trwało i trwało, a przyjdzie fachowiec ze swoimi pracownikami, okaże się pyk i to jest, brzydko mówiąc, tak? I mamy tutaj taki apel właśnie do Państwa. Mamy też apel o, chyba o dary też dla tej rodziny, bo Pan Robert zadbał o dużo rzeczy, ale wydaje mi się, że to jeszcze są krople w morzu potrzeb, że to jednak będzie potrzeba dużo większego zaangażowania. Nie mówię, że finansowego, może rzeczowego. Chociaż finansowe by też się przydało, ale to może pomyślimy też jako Aleksandrowskie Forum Społeczne, żeby wspomóc. Na razie chcielibyśmy zobaczyć, jaki będzie oddźwięk i czy możemy na Państwa liczyć, żebyście otworzyli serca przed tą rodziną, przed świętami, no przed tą rodziną, która gdzieś kiedyś dawno temu była wygnana. Dużo takich ludzi jest, my wiemy, bo Pani tutaj o tym przecież powiedziała, że w Kazachstanie, nawet tam, gdzie mieszka, to są tysiące takich ludzi, ale może jednym pomożemy i to już jest bardzo dużo. Miejsce, tak, i znajdą swoje miejsce na ziemi i znajdą to miejsce u nas, w Aleksandrowie, a my wiemy, że zawsze możemy na Państwa. To teraz już podsumowując naszą rozmowę, warto też się zapytać, w jaki sposób, jeżeli ktoś będzie chciał pomóc, gdzie ma się zgłosić i w jaki sposób? Myślę, że najlepiej będzie, żebym się zgłaszał do Aleksandrowskiego Forum Społecznego. Mamy stronę na Facebooku, zapraszamy na Messengerze. Myślę, że mogę, chociaż nie ustalałam tego, ale myślę, że mogę też podać panią sekretarz Iwonę Dąbek do tego kontaktu. To jest nasza pani prezes naszego AFS-u. I ją no, najszybciej można złapać w jednym miejscu, bo jest to urząd miejski, także myślę, że najszybciej będzie przez panią sekretarz. Warto zaznaczyć, że również jedna z rodzin z Kazachstanu zamieszkała już w Aleksandrowie chyba 2 lata temu, rodzina Kosterin, i widać, że rzeczywiście dobrze, prawdopodobnie dobrze im się tutaj żyje. To wspominałam właśnie o tej rodzinie wcześniej, że już przecież mamy repatriantów i rodzina się pięknie znalazła tutaj u nas, prawda? Dzieciaki się fajnie znalazły. Myślę, że rodzina jest zadowolona. To jest druga część, czy tam któraś część rodziny, która znalazła się u nas, bo jakaś część tej rodziny mieszka w Łodzi, z tego co wiem. Także ci Państwo znaleźli sobie u nas miejsce. Myślę, że sobie chwalą, bo spotykam nieraz Panią gdzieś, widzę, że dobrze funkcjonuje tutaj u nas w społeczeństwie. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał pomóc, to zachęcamy do niesienia pomocy. A my teraz odwiedźmy rodzinę Kosterin. Właściwie to jest materiał archiwalny, ale warto do niego wrócić. Dziękuję bardzo i do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Słyszę, że chyba idą. Czekamy. Pani Nina korzenie ma polskie. Pan Jewgienin to rodowity Kazak. Mają 2 synów, 7-letniego Konstantina i 3-letniego Ilija. Chłopcy po polsku nie mówią, podobnie jak ich ojciec. Dlatego rodzina ma przydzielonego opiekuna, który pozwoli im się zaklimatyzować i pomoże przy załatwianiu wszelkich formalności. Będziemy organizować miejsca pracy, aktywizację zawodową. Będziemy organizować miejsce dla dziecka w szkole, dla dziecka drugiego w przedszkolu. Co tam jeszcze? Kurs polskiego. Kurs języka, tak, oczywiście. Wypadałoby troszkę tak, żeby się poduczyli. Poza tym opieka zdrowotna, wiadomo, co tam jeszcze, no wszelkie, po prostu musimy zaadoptować ich do naszych warunków, tak? Na polskiej ziemi nie witano ich chlebem i solą, a koszem tradycyjnych regionalnych produktów i potraw. Maluchów przywitały natomiast pluszaki. Nic dziwnego, że będą teraz potrzebować ciepła, akceptacji i wsparcia. To rewolucja dla całej rodziny. Czekaliśmy bardzo długo. Nie będzie pan mówił. Nie ukrywam, ja też jestem bardzo wzruszony, bo ja powiem szczerze, jestem wzruszony, bo moi dziadkowie również są ze wschodu, także bardzo się cieszę, że jesteś.
Póki co chłopcy będą musieli zaklimatyzować się w przedszkolu i szkole. Tata będzie szukał zatrudnienia, a że rąk do pracy potrzeba, z tym akurat nie powinno być problemu. Mama na starcie zajmie się domem. Trzeba go urządzić, rozpakować bagaże, no i zaprowadzać i odbierać dzieci. Powrót rodaków do Polski był możliwy dzięki programowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To stamtąd były pieniądze na wyremontowanie i urządzenie mieszkania. Przebyli ponad 5000 km pociągiem, samolotem, także bardzo ciężka i wyczerpująca. Jak maluchy właśnie się pospały tak naprawdę, czyli nie będziemy im tutaj długo już przeszkadzać, prawda? Tak, zdążyliśmy powitać. Starszy synek Konstantin ładnie powiedział dzień dobry, przywitał się bardzo taką wymowną polszczyzną, ale no niestety podróż jest bardzo męcząca i znużyła ich jazda samochodem do Aleksandrowa i zasnęli chłopcy. Uśmiechamy się ładnie. Rodzinę Kosterin zapewne odwiedzimy. Teraz dajmy im jednak czas na zaklimatyzowanie się. Mamy nadzieję, że w Aleksandrowie będzie im się mieszkało naprawdę dobrze.